Witamy na briefingu prasowym, który poprzedza mecz piątej kolejki Fortuna pierwszej ligi. Rywalem RS-owi będzie Lechia Gdańsk. Wraz z nami są prezes CWKS Resowia Rzeszów Leszek Bartnicki, trener RS-owi Mirosław Hajdo oraz zawodnik Maciej Górski. Witamy serdecznie. Witamy również przedstawicieli mediów. Tradycyjnie na początku prosiłbym trenera o to, ażeby przedstawił, jak sytuacja w drużynie, jak nastrój przed zbliżającym się pojedynkiem ligowym. Dzień dobry jeszcze raz. Oczywiście nastrój jest na pewno lepszy niż tydzień wcześniej. Z racji tego, że wygraliśmy mecz na pewno. Jeżeli chodzi o sam zespół, to myślę, że poza Bartkiem Wasilukiem już wszyscy będą do naszej dyspozycji. No i przepraszam, jeszcze Braniu Pindroch nie jest w 100% zdrowy, ale poza tym wszyscy, tak jak powiedziałem wcześniej, są do naszej dyspozycji i będą brani pod uwagę przy ustalaniu kadry na mecz z Lechią Gdańsk, który będzie się w niedzielę. Proszę o pytania. Trenerze, jaką ma pan receptę na pokonanie Lechii Gdańsk i czy kluczem do tego będzie zatrzymanie Luisa Fernandesa, tak jak większość klubów to robi, że jednego wcina gdzieś tam od gry? Receptę? Chcemy na pewno kolejny mecz wygrać, to jest... Na pewno nie będziemy się skupiać tylko na Fernandezie, bo on to jest, wiemy wszyscy, bardzo dobry zawodnik. Na pewno znamy jego mocne strony, ma ich na pewno więcej niż słabszych. Ale cały zespół Lechii, myślę, że sam Fernandez raczej nie jest w stanie od bramki przejść wszystkich zawodników, żeby zdobyć. Cały zespół Lechii pracuje na to, żeby on mógł strzelać, także to będzie na pewno ciężki bój. Przed nami będzie mecz z naprawdę dobrym zespołem i musimy naprawdę zagrać dobre spotkanie, przede wszystkim bezbłędnie z tyłu. I myślę, że sytuację sobie stworzymy do tego, żeby zdobyć bramkę. A później zobaczymy. To ja, specjalnie recepty my tutaj nie zmieniamy jakoś ustawienia, nie zmieniamy swojego grania. My chcemy grać tak samo cały czas. Może małe zmiany takie to dotyczą gdzieś stałych fragmentów gry, sposobu presowania, nic więcej. Generalnie przygotowujemy się do tego meczu jak do każdego innego w lidze. Co się zmieniło od ostatniej takiej, można powiedzieć, tyrady w oporu poza transferami, że ten zespół tak naprawdę od tamtej pory punktuje, dużo nie brakło, a powinien mieć 6 punktów. Przed prezes zrobił transfery, zrobił je szybko. Myśmy czekali na każdą decyzję wcześniej miesiąc. Dzisiaj to załatwiamy w jeden bądź w dwa dni maksymalnie i to jest recepta. W piłce nie ma czasu na to, żeby czekać i zastanawiać się, kto nam pozwoli zrobić transfer albo kto nam transfer zastopuje. I tutaj były konkrety i szybkie działanie. Normalnie rozmawiamy na te tematy, czasem się spieramy, ale tutaj to jest normalne u nas, ale to są konstruktywne rozmowy i stąd jakość zespołu się podniosła na pewno i po przyjściu określonej grupy zawodników. Także to jest wszystko, to jest cała recepta na to, żeby jakby tak było od początku, to myślę, że dzisiaj byśmy byli bardziej zgrani, funkcjonowalibyśmy dłużej w tym składzie personalnym, a nie raptem 2,5 bądź 3 tygodnie i to by był całkiem inny zespół. Dlatego to się zmieniło. Niby niewiele, a bardzo dużo, tak bym powiedział. To w zasadzie tyle, co mam do powiedzenia. Na pewno jeszcze pracujemy nad dwoma transferami z prezesem. Może się uda zrobić te transfery. Mam nadzieję, że osoby, które sponsorują RS-owi, nam w tym pomogą i będzie nam łatwiej, jeszcze łatwiej w tej rundzie po prostu. Nie będziemy mieć bólu głowy w razie jakichś problemów, jeżeli chodzi o kontuzję. To tyle w zasadzie. Dwa transfery musimy jeszcze jakoś zrobić, ale czy jestem zadowolony. Ja te transfery akceptowałem, więc trudno, żebym jakby nie był zadowolony. Ja się pod nimi podpisuję i wtedy robimy i razem rozmawiamy, tak jak powiedziałem wcześniej, na te tematy. I niektórych transferów nie udało się zrobić oczywiście, ale te, co się udały, jestem zadowolony i absolutnie byłbym nie w porządku, gdybym miał w jakiś sposób teraz na to narzekać. A jeszcze mam pytanie dotyczące czerwonych kartek. Co drugi mecz dostałem czerwoną kartkę. Z czego to wynika właśnie? Panie redaktorze, nie wiem, nic z nimi nawet na ten temat nie rozmawiałem. No tak, to jest we rworze walki. Gdzieś tam jest jedna żółta, druga, bo to nie były bezpośrednio czerwone, tak. No a musieliśmy tak grać, bo znaliśmy doskonale i wiedzieliśmy, jaką ofensywą dysponuje Zagłębie Sosnowiec, co by nie mówić.
Biliński z przodu, no to jest jakość naprawdę bardzo duża. Udowodnił to w tamtym sezonie, tak? Teraz to udowadnia Maciek powoli, także mamy nadzieję, że będzie coraz lepiej, coraz więcej będzie strzelał. Mam nadzieję, że dołoży swoją bramkę w najbliższym spotkaniu. Oby nie jedną, jak się uda, i to tyle w zasadzie. Jeszcze mam pytanie dotyczące rezerw, bo ostatnio był mecz w środę tutaj ze Stalą Sanok. Można powiedzieć głównym faworytem tej ligi, a pan nie dał żadnego zawodnika ze swojej drużyny do tego spotkania. Czy uważa pan, że trening jest ważniejszy niż mecz ligowy, czy z jakiego powodu żaden zawodnik? Jeżeli pan chce słyszeć odpowiedź, to panu odpowiem. Dla mnie no, w mikrocyklu tygodniowym muszę mieć w zespole zawodników, muszę mieć też jakościowych zawodników. Jeżeli są to mecze, które będą rozgrywane w weekendy, jak najbardziej tutaj służę pomocą i wiadomo, że najlepszy trening nie zastąpi meczu, ale jeżeli są w środę w tygodniu takie mecze, to jest bardzo ciężko, żeby nagle jednostkę treningową dostosowywać, nie wiem, do 15 ludzi przykładowo, tak? Bo jakbym miał dać, to bym dawał raczej wszystkich. Dlatego w tygodniu jest zawsze gorzej i zresztą rozmawiałem już też dzisiaj z trenerem rezerw i mu powiedziałem, że mecze w środę to będzie bardzo ciężko. Natomiast jeżeli będą mecze drużyny rezerw w weekend, nie ma żadnego problemu, żeby chłopaki szli grali. Bardzo proszę. Zapytać, ja miałem przyjemność być stosowo na meczu, żywo oglądałem ten mecz. Powiem, że mi się podobał. Podobał mi się, że wychodziliśmy do nich wysoko. Presji był dosyć już na prawie połowie, można powiedzieć. I szybki doskok. Czy podobna taktyka założenia będzie w meczu? Jakbym powiedział, to wszyscy by wiedzieli. Zobaczymy. No, wiadomo, gra się tak też jak przeciwnik pozwala. My sobie też możemy różne rzeczy zakładać przed meczem, a wychodzi się na boisko i nie wszystko się nieraz da zrealizować. Na pewno, co mogę powiedzieć, Ameryki nie odkryje, że na pewno nie będziemy grać cofnięci w tym meczu. To mnie zadawało. Okej, proszę o kolejne pytania. Maćku, mam dwie bramki w okresie przygotowawczym, dwie bramki teraz w czterech kolejkach. No można powiedzieć, że bardzo ładnie zacząłeś ten sezon. Jak się czujesz po tych dwóch bramkach i czy taką większą pewność siebie nabrałeś na boisku w poczynaniach? Czy doskwiera ci brak konkurencji na pozycji napastnika i chcesz pokazać czy trenerowi, czy prezesowi, że sam jakoś dajesz radę, czy to ma jakiś wpływ na to, jak wyglądasz na boisku? No, na pewno nie zwracam uwagi na rzeczy, które nie zależą ode mnie. Dojdzie kolejny napastnik, będziemy rywalizować. Moje podejście do zajęć, do walki, do swoich obowiązków będzie niezmiennie takie same. Natomiast te bramki rzeczywiście w okresie przygotowawczym czy teraz podbudowują. Ta pewność siebie rośnie, także wszystko podąża w takim kierunku, w jakim bym chciał. Jeszcze ta forma zespołu jest coraz wyższa, zgranie. Wiadomo, że w trakcie meczu musimy znać z chłopakami swoje mocne, słabe strony, żeby tutaj niektóre mankamenty tuszować jakby swoimi zagraniami i teraz to zgranie już jest w ogóle na moim zdaniem innym etapie. No, powoli mamy jakieś automatyzmy. Moim zdaniem nasze nieszczęście z początku sezonu polegało też na tym, że graliśmy dwie pierwsze kolejki z zespołami, które utrzymały jakby skład z poprzedniego sezonu. My sami po sobie nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać. Dopiero, tak jak mówię, teraz jest znaczna poprawa w organizacji gry, w pressingu i to może tylko plusować. W podobnej sytuacji jak my w budowaniu zespołu Peksu od nowa jest Lechia, także niby po Zniczu, po Odrze Opole mogliśmy się spodziewać określonych schematów, a te mecze przegraliśmy. Natomiast teraz z bliźniaczą sytuacją spotykamy się w meczu z Lechią i oczywiście będziemy mieć analizę, ale ciężko powiedzieć tak do końca, czego po tej Lechii możemy się spodziewać. To może w takim razie pytanie do pana prezesa. Panie prezesie, jak wrażenia po pierwszym zwycięskim spotkaniu za czasów pana kadencji? No i oczywiście, jakiego spotkania spodziewał się pan w niedzielę? Dzień dobry jeszcze raz.
Przede wszystkim tak zupełnie przypadkowo zorientowałem się, że pierwszą wygraną w roli prezesa GKS-u Tychy też zanotowałem w Sosnowcu, tylko na Stadionie Ludowym, więc można powiedzieć, że ten Sosnowiec w jakimś stopniu jest miejscem szczęśliwym. Znaczy, ja już powiem szczerze, po meczu z Podbeskidziem byłem optymistycznie nastawiony, bo uznałem, że ewidentnie było widać poprawę w naszej grze i w sumie gdzieś tam bolała nas strata 2 punktów, bo uważam, że byliśmy wtedy bliżej zwycięstwa niż pod Beskidzie, ale widziałem te symptomy poprawy i bardzo się oczywiście cieszę z tego, że udało się wygrać w Sosnowcu. Nie udało się, byliśmy, uważam, zespołem bardziej zdeterminowanym i mam wrażenie, że jeszcze kilka takich kontrowersyjnych sytuacji, które mogły być rozstrzygnięte na naszą stronę i może ten wynik nawet byłby wyższy. Oczywiście bardzo się cieszę. Szczególnie, że jak wygrywać, to zawsze przed długim weekendem, bo on potem jest naprawdę, naprawdę miły i udany, ale to oczywiście nie zachłystujemy się tym w żadnym stopniu i wiemy, że nikt jeszcze jedną wygraną sobie celów sportowych nie zapewnił, także musimy konsekwentnie na tych 2 dobrych meczach budować dalej. No i oczywiście cieszy rosnąca forma Maćka Górskiego, oczywiście nie głaszcząc go tutaj publicznie. Nie, no oczywiście kiedyś chyba Jakub Wawrzyniak mówił, że grał na lewej obronie w miejsce zawodnika, którego nie było w reprezentacji, więc tutaj wszyscy cały czas mówią o brakującym, o wakacie na pozycji napastnika, no to myślę, że ten mityczny wakat, nawet jak już tutaj się pojawi ten zawodnik, to musi mieć świadomość, że Maciek ma w tej chwili niepodważalne miejsce, natomiast ci, którzy mecz RS-owi oglądają, to wiedzą, że napastnik tutaj u trenera Hajdy to jest nie tylko zawodnik od strzelania goli, ale przede wszystkim człowiek, który jest pierwszym obrońcą. I myślę, że to, że rozmawiamy gdzieś też o jakby zwiększeniu liczby zawodników ofensywnych, to jest związane też z tym, że po prostu taka praca też w pressingu no, kosztuje zawodnika bardzo dużo sił. Też już w meczu w Sosnowcu wszedł na tę pozycję w końcówce meczu Bartek Ciepiela, który przecież też na pozycji numer 9 występował w poprzednim sezonie, kiedy Stal Mielec walczyła o utrzymanie w Ekstraklasie. Także oczywiście, no, gole napastnika cieszą, tym bardziej, że można powiedzieć, że skuteczność Maćka jest ogromna, bo on w tych 2 meczach miał 1,5 sytuacji i strzelił 2 bramki. Także jeżeli tak będzie dalej, to trzeba się tylko i wyłącznie z tego cieszyć, ale ja też nigdy nie mitologizowałem w żaden sposób tego, że żeby odnosić sukcesy, to musi być napastnik, który strzeli nie wiadomo ile bramek, bo przypomnę, że pierwszą ligę w zeszłym sezonie wygrał ŁKS, gdzie z napastników najwięcej goli Juricz miał chyba 5, więc jeśli będzie strzelał gole dla nas Gliwa, Pindroch czy ktokolwiek inny, a będziemy wygrywać, to nie ma problemu. Co pan sobie myślał po tym nagraniu z Opola? Jako były dziennikarz na pewno, o fajny materiał, ale jako prezes to troszeczkę jedni mogli postąpić inaczej i mógłby dzisiaj trener Hajdy tutaj nie pracować. Natomiast pan wytrzymał tą presję, opłaciło się, zakasał rękawki, transfery się pojawiły. Czy takiego trzeba było przebudzenia tutaj Wysowi, żeby czymś takim po prostu ruszył ten klub do przodu? I pytanie kolejne to może za chwilę, nie pamiętam. Znaczy, Opole to stolica polskiej piosenki, to tam już wiele występów z mikrofonem było wspaniałych jeszcze zanim Mirek Hajdo tam się pojawił. To też nie jest tak, bo ktoś myśli, że nie wiem o tym, co się dzieje, gdzieś tam się dowiaduje z konferencji prasowej. Tak jak trener powiedział, my rozmawiamy codziennie wiele razy i w Opolu też rozmawialiśmy i przed meczem i po meczu, zresztą znamy się, mieliśmy okazję już wcześniej współpracować ze sobą, więc tu nie trzeba było jakichś wielkich wypowiedzi trenera, żeby zdać sobie sprawę, że nas jest za mało, bo ja pamiętam jeszcze kilkanaście dni temu, kiedy tutaj na jednym z treningów, nie licząc młodzieżowców, było chyba 10 czy 9 seniorów, no tak się nie da po prostu grać i my sobie wszyscy z tego zdajemy sprawę i to chyba każdy, kto matematykę opanował na poziomie liczenia do 20, to jest w stanie sobie pewne rzeczy obliczyć. Natomiast wiemy też, że jakie zmiany zaszły w tym zespole przed sezonem. Wiemy też, że dodatkowo gdzieś te kontuzje też nas prześladowały, bo
tuż przed ligą okazało się, że na zabieg musi się udać Branio Pindroch. Później po meczu w Pruszkowie kontuzjowany był Wasiluk, kontuzjowany był Mikrut. Za chwilę jeszcze w pierwszej połowie meczu w Opolu kontuzja Adamskiego. Także no rzeczywiście było nas bardzo, bardzo mało. I z tego, że my musimy mieć zawodników więcej, że musimy się wzmocnić, to sobie sprawę zdawaliśmy wszyscy. Natomiast no też pracujemy na określonym budżecie, mamy określone możliwości. Pewnie też dla niektórych zawodników niekoniecznie będziemy klubem pierwszego wyboru, więc musimy tutaj wszyscy czasami się nagimnastykować, i żeby rzeczywiście użyć jakiegoś sposobu, żeby ściągnąć tutaj jak najlepszych piłkarzy w możliwie akceptowalnych dla nas przedziałach finansowych. Także jeśli kogoś ta konferencja poruszyła, no to dobrze, bo myślę, że jakiś tam efekt tego widzimy pozytywny. Natomiast myślę, przynajmniej ja to tak odczułem, że ona nie była w jakimś stopniu skierowana do mnie, chociaż dużo odebrałem telefonów takich, że nie wiem, trener mnie atakuje, że mamy już ze sobą napięku, co to się będzie działo. No myślę, że obaj już mamy po kilka dodam siwych włosów i już wiele w piłce widzieliśmy, przeżyliśmy i jak mielibyśmy sobie coś tam wyjaśniać, to niekoniecznie na konferencjach prasowych, tylko wiemy jak to robić. Trener mówi, że spisał do tych zawodników. Jak to wygląda? Czy są stoczone w tym momencie jakieś negocjacje? I jaka pozycja poza napastnikiem jest jeszcze potrzebna, żeby obsadzić tego środek obrony? Znaczy powiem tak, że każdy trener by chciał jak najwięcej zawodników, a każdy prezes chciałby mieć jak najwięcej pieniędzy na koncie, tak? I kwestia jest tego, żebyśmy się gdzieś znaleźli jakiś punkt wspólny tych dwóch zbiorów. Oczywiście cały czas śledzimy to, co się dzieje na rynku transferowym. Okienko jest otwarte do końca wakacji, a dla zawodników, którzy są bez klubu, nawet dłużej. To też, ilu tych zawodników pozyskamy, może być związane z tym, czy ewentualnie jeszcze ktoś od nas odejdzie, bo być może po tych transferach, po tym jak niektórzy dojdą do zdrowia, może też dla niektórych zrobi się tego miejsca za mało i ktoś może będzie musiał gdzieś tam poszukać miejsca gdzie indziej. Oczywiście jak popatrzymy na to liczbowo, ilu nas jest na których pozycjach, no to rzeczywiście Maciek jest w tej chwili jedynym nominalnym napastnikiem, choć tak jak mówię, gdzieś tam zwiększył nam te opcje gry w ataku Bartek Ciepiela. Tak, rozmawiamy, natomiast akurat ten temat, który gdzieś jest najbliższy, jest to zawodnik, który ma ważny kontrakt, więc tutaj trzeba dojść do porozumienia i z klubem, i z samym zawodnikiem. Dopóki ktoś nie przejdzie badań medycznych, dopóki nie złoży podpisu na kontrakcie, to życie nauczyło, że nie ma co za dużo dywagować. Natomiast obserwujemy cały czas sytuację. Wiemy też, że pod koniec okienka transferowego w klubach ekstraklasy czasami są zawodnicy, którzy gdzieś tam dostają sygnał, że będą mniej grali, czy nie będą grali. I też takich zawodników można czasami w dość promocyjnych warunkach ściągnąć, a są to zawodnicy, którzy mają tę metkę jakości i cały czas oczywiście się temu przyglądamy. Myślę, że i trener, i ja dużo różnych meczów, różnych klas rozgrywkowych co weekend oglądamy, obserwujemy. Także trzymamy rękę na pulsie, ale jeśli pan chce ode mnie uzyskać jakieś nazwiska, to ja mam słabą pamięć do nazwisk. To tak mi jedno nazwisko, tak też nie ma co rzucać wszystkimi. Na przykład Ducek dzisiaj podpisał umowę ze Stalą Stalowa Wola, napastnik, który... Pochodzący spod Rzeszowa. Tak, jest z Głogowa Małopolskiego dokładnie. Czy rozważaliście ten ruch, czy w ogóle nie byliście zainteresowani? Gdzieś tam też ten temat był. Sądowaliśmy też w kwestii tego, jak Puszcza się na to zaopatruje, bo jeszcze do niedawna rozważała transfer tego zawodnika do jednego z klubów ekstraklasy. Natomiast też patrzymy, myślę, na to, że no w tej chwili w tym okienku transferowym dwóch zawodników do nas trafiło na zasadzie wypożyczeń. Myślę tutaj o Ciepieli i o Tomalu. I ja bym chciał, jeśli dane mi będzie w tym klubie pracować dłużej,
żebyśmy my już nie przeżywali takich sytuacji jak w tym okienku transferowym i dlatego chciałbym, żeby tutaj nie opierać się za dużo na zawodnikach wypożyczonych. Oczywiście to nie jest nic złego i wszystkie kluby, nie wszystkie kluby, wiele klubów też i w Ekstraklasie w ten sposób działa. Natomiast my musimy też budować pewną stabilność, stąd też zawodnicy, którzy do nas przychodzą w tej chwili, poza tymi wypożyczonymi podpisują kontrakty nie na rok, tylko przynajmniej na rok plus rok, czy też na dłużej, po to, żebyśmy my po prostu, nie wiem, za rok tutaj znowu w tej, nie, już nie w tej sali rozmawiali, bo tu mam nadzieję, że będzie budowa nowego stadionu, ale żebyśmy nie rozmawiali o tym, że znowu trzeba coś tam w pośpiechu robić, tylko żebyśmy mieli już rzeczywiście zbudowany zespół, w którym oczywiście pewne ogniwa będą wymieniane, ale w którym będzie pewna stabilność. Jeszcze do trenera ostatnie. Jak by pan zachęcił kibiców do przyjścia na stadion, bo wiemy, że przeciwnik atrakcyjny, dla 18 godzina niedziela, no, tylko przyjść na stadion na Rysowie. Ja myślę, że ja z kibiców Resowi zachęcać nie muszę, bo na pewno przyjdą z racji meczu, z racji tego, że wraca trener, który tutaj w Resowi pracował i w jakiś sposób, tak myślę przynajmniej, będą chcieli trenerowi podziękować. Być może za tą pracę, którą tutaj wykonał. Chodzi mi o trenera Szymona Grabowskiego, żeby było jasne. Kolejna rzecz, to chcę wrócić do tej konferencji w Opolu. To żeby uspokoić tych, co dzwonili do prezesa i jego znajomych, to chcę powiedzieć, że to w ogóle nie było skierowane do prezesa obecnego, który tu siedzi. Żeby już nie dzwonili i wiedzieli. Jak będę kierował coś, to będę rozmawiał w cztery oczy, face to face, także nie wydaje mi się, żeby to było trudne do rozszyfrowania. To w zasadzie tyle. A kibice, myślę, że Resowi przyjdą na ten mecz i będę się z tego cieszył, że przyjdą mi. Myślę, że będą kibicować tak jak do tej pory. To w zasadzie tyle. Nie chcę ich zachęcać. Chcemy punkty robić. Chcemy, żeby te punkty były do nas dopisywane w każdej kolejce. Wiadomo, nie zawsze jest to możliwe, ale na pewno ze swej strony, ze strony chłopaków, oni zostawiają, szczególnie oni, mnóstwo zdrowia na boisku, także zawsze grają o zwycięstwo i zawsze chcemy wygrywać, także nie zawsze się da, ale jesteśmy dobrej myśli i na pewno będziemy pracowali ciężko na zdobycz punktową w tym spotkaniu.